środa, 10 grudnia, Sylwia Krasoń. Witam Państwa, zaczynamy informacje piotrkowskie. Na początek skrót najważniejszych wydarzeń. W Piotrkowie ruszyła akcja Zima. Zajrzymy do szlachetnej paczki. Zaprosimy też na wyjątkowe wydarzenia. Wczoraj wieczorem na miasto opadła gęsta mgła, w nocy był przymrozek, skutkiem czego rano szron pojawił się na autach, drogach i drzewach. Przyprószyło również śniegiem, jednym słowem zima. Pierwsze skutki zimy, na razie lekkie, odczuli dziś piotrkowianie. Szron, śnieg i mróz spowodowały, że w ramach akcji Zima wzmożono działania. Akcja Zima rozpoczęła się 21 listopada i zostały wprowadzone dyżury nocne, a w dniu dzisiejszym rozpoczęły się również dyżury dzienne. Na mieście pracują dwie piaskarki, które od rana obsypują ulice 2 i 3 standardu. Piaskarki pojawiły się na głównych ulicach, a administratorzy zadbali o chodniki. Problem jak co roku spotyka kierowców, którzy muszą w zimowych warunkach zachowywać szczególne środki ostrożności. Dla niektórych zima to również czas codziennego odśnieżania lub odszraniania auta. Trzeba ostrożnie jeździć, sprawdzić przy wyjeździe, jeżeli się już jedzie, nacisnąć, jeżeli nie ma nic tam przed sobą, nacisnąć na hamulec, sprawdzić, czy się koła ślizgają, czy nie, czy jest w miarę bezpieczny asfalt, czy tam w ogóle każda droga. Jak się pamięta o tym, żeby tam zabezpieczyć samochód, to nie jest źle, ale jak czasem przyjdzie taki okres jak teraz, że mgła i mróz, no to się nie uniknie tego, żeby odśnieżyć. W dyspozytorni pracownicy na bieżąco monitorują stan piotrkowskich dróg, a kierowcy w sprawie lodu i śniegu na drogach interwencje mogą kierować pod całodobowy numer telefonu 607 111 265. Kasza, mąka, cukier, do tego trochę słodyczy. Tak powstaje właśnie szlachetna paczka. Stworzeniem takiego prezentu dla rodzin z Piotrkowa zajęli się zawodnicy i zawodniczki z piotrkowskich drużyn piłki ręcznej. Podobne zakupy reszta darczyńców wraz z wolontariuszami zrobiła dla 45 rodzin. Ich zadaniem na co dzień jest celne wrzucanie piłki do bramki. Tym razem celność i spryty z boiska wykorzystali podczas zakupów. Wszystko po to, by stworzyć szlachetną paczkę. Piłkarze ręczni piotrkowianina podczas zakupów przeprowadzili szybką akcję. Natomiast zawodniczki MKS Piotrkowia do zadania podeszły bardziej zasadniczo, przeglądały i zastanawiały się, co wybrać. To znaczy, mamy tutaj przygotowaną listę i raczej sugerujemy się tą listą. Wybieramy produkty, które są najbardziej potrzebne. Jak idą zakupy, ja widzę, że na razie kiepsko. Dopiero zaczęłyśmy, wiadomo jak to kobiety na zakupach, zawsze to dłużej trwa niż u facetów. No szukamy czegoś, co myślimy, że się najbardziej właśnie przyda, więc i zaczęłyśmy od chemii, później przejdziemy na inne rzeczy. Do obu koszyków trafiły produkty spożywcze oraz chemia gospodarcza. Znalazły się również słodycze. Jednym słowem wszystko to, co przyda się rodzinom w potrzebie, nie tylko na święta. Jako pierwsi swoją paczkę stworzyli panowie. No, myślę, że już wszystko mamy, wszystko się udało i teraz tylko czekamy, żeby nam otworzyli kasę, żeby można dokończyć ten zakup i dać tym najbardziej potrzebnym. Pieniędzy starczy? Mam nadzieję, że wystarczy, zawsze jest jakaś rezerwa. To nie pierwszy raz, kiedy piotrkowscy szczypiorniści i szczypiornistki składają się i tworzą szlachetną paczkę. W ten sposób chcą się oddzięczyć za pomoc, jaką zawodnikom udzielają sponsorzy, a samemu być darczyńcą to fajna sprawa. Dla nas to przyjemność, bo mi się wydaje, że większość ludzi woli dawać niż brać i na pewno jeśli komuś można pomóc, można sprawić, że będzie szczęśliwy, że, nie wiem, że dzieci w rodzinie będą szczęśliwe, to na pewno to jakoś sprawia, że w sercu robi się cieplej i uśmiech na twarzy się pojawia. Akcja Szlachetna Paczka w kraju organizowana jest po raz 14. W Piotrkowie sztab pomaga po raz 3. Przez ten czas udało się pomóc 68 rodzinom. To pokazuje, że rejon piotrkowski Szlachetnej Paczki niesłychanie się rozwija, że jest coraz więcej wolontariuszy, ale też już wiemy na dzień dzisiejszy, że pomożemy o wielu więcej rodzinom. Także jest to coś pięknego. Dzisiaj kolejny pozytywny element naszej akcji. Telewizja Piotrków też przyłącza się do szlachetnej akcji. Nie tylko ją promując, ale i tworząc pomoc w postaci paczki dla rodziny. Każdy, kto chce pomóc, wystarczy, że na stronie internetowej wybierze rodzinę, zarejestruje się i przy pomocy wolontariusza kupi paczkę. Tylko w 2013 roku pomoc otrzymało aż 17 684 rodziny.
I jeszcze wiadomość z ostatniej chwili. Jak poinformował nas Oskar Kuliński, lider Szlachetnej Paczki, wszystkie piotrkowskie rodziny zgłoszone do akcji Szlachetna Paczka już znalazły swoich darczyńców. A teraz zmieniamy temat. We wtorek licealiści z pierwszego liceum ogólnokształcącego zorganizowali spotkanie ze słynnymi sportowcami. Spotkaniu towarzyszyła nasza kamera. To w pierwszym liceum ogólnokształcącym gościli wczoraj znani polscy sportowcy. Zdobywcy medali w rzucie młotem. Podczas spotkania z młodzieżą sportowcy opowiadali o kulisach pracy. Odpowiadali również na liczne pytania uczniów. My zapytaliśmy mistrzów, co się czuje na podium. Nie pokazuję tego tak do końca, jak bardzo się cieszę. Czasami aż wygląda to tak, że jestem zły, jestem niezadowolony z siebie, bo tak najczęściej jest, ale gdzieś ta radość pojawia się później, kiedy się wraca do domu, kiedy jest się z tymi najbliższymi, kiedy się patrzy, jak oni się tym emocjonują, jak to przeżywali. Było widać chyba, jak się cieszyłam, bo jednak wiadomo, spełniły się gdzieś tam moje małe marzenia, które gdzieś kiedyś sobie wymarzyłam, że chciałabym mieć medal Mistrzostw Europy, więc ja pokazuję dość emocje zawsze ze mnie, że tak powiem, wybuchają i pokazuję to, ale tak jak Paweł powiedział, najlepiej się, że tak powiem, świętuje sukces z rodziną. Ze sportowcami przybył trener Czesław Cybulski, dla którego sport to całe życie. Jak to jest wychować mistrzów? Wymagać od siebie bardzo dużo, a później od zawodników. Trzeba dawać przykład, wzorowym być, zdyscyplinowanym i wymagać od zawodników. Wtedy jest droga otwarta do mistrzostwa sportowego. Na koniec nie zabrakło pamiątkowych zdjęć i autografów. Mistrz i jego uczniowie to najnowsza wystawa, która otwarta zostanie w czwartek, 11 grudnia w galerii przy ulicy Sieradzkiej. W środowe przedpołudnie we wnętrzach Galerii Ośrodka Działań Artystycznych przy ulicy Sieradzkiej trwały ostatnie przygotowania do wystawy. Prac doglądał sam jubilat Ireneusz Janiszewski, który artystycznie otwierając wystawę będzie świętował swoje 50-lecie twórczości. Ale na wystawie zobaczymy nie tylko pracę Janiszewskiego. Artysta do wspólnej prezentacji obrazów zaprosił swoich uczniów, a są to Ewa Ciszewska-Bąbska, Jan Norbert Dubrowin, Marek Miśkiewicz, Wojciech Lauks, Stanisław Piotrkajda, Teresa Urbańska oraz młodzi twórcy. Roma Przyimka, Artur Dudek i Adrian Purgał. Mam taką satysfakcję, że to ziarenko maleńkie, bo przecież nie uzurpuję sobie wcale prawa do powiedzenia, że ja tych ludzi stworzyłem. Oni swoją nauką, pracą i talentem dowiodli tego, że wszyscy ludzie, którzy są związani z kulturą, nie tylko plastyczną w Piotrkowie, między innymi są moimi uczniami. Ja za Irkiem nosiłem kiedyś sztalugi. Zabierał mnie na plenery na Podklasztorze i ja za nim sztalugi nosiłem. Przy okazji też malowałem oczywiście. Jak również był to taki okres, kiedy dużo fuch było, malowało się, różne plansze się malowało, to ja też pomagałem. Czyli Irek Janiszewski zaszczepił we mnie potrzebę sztuki i to tak zostało dzięki właściwie, tak, no naprawdę dzięki niemu ja wszedłem na tą krętą i niełatwą ścieżkę, na której kroczę do dzisiaj. Podczas artystycznego jubileuszu przewidziane są niespodzianki. Jedną z nich jest recital gitarowy Marka Urbańskiego, a druga to, że wśród uczestników wernisażu rozlosowany będzie jeden z obrazów Janiszewskiego. Początek czwartkowego wernisażu o godzinie 19. Zbigniew Herbert. Wybitny polski poeta, eseista i dramaturg. W tym roku przypada okrągła rocznica jego urodzin. Uczcili to uczniowie jednej z piotrkowskich szkół. W szkole podstawowej nr 13 przy ulicy Dmowskiego obchodzono 90. rocznicę urodzin Zbigniewa Herberta. Z tej szczególnej okazji uczniowie przygotowali część artystyczną.
uczniowie bardzo chętnie zaangażowali się w przygotowanie spektaklu, który wymagał od nich wielkiego poświęcenia, ponieważ jest bardzo dużo ról obsadzonych tutaj w tym spektaklu. Na spotkanie zostali zaproszeni goście, uczniowie z piotrkowskich gimnazjów. Spektakl młodszych kolegów zrobił na nich wrażenie. Bardzo fajny był. Dzieci bardzo dobrze to dopracowały i było naprawdę fajnie. Najbardziej to chyba mi się podobało, jak oni tutaj wszyscy siedli i tak zaczęli rozmawiać z nim. Na zakończenie odbył się quiz, a każdy, kto poprawnie odpowiedział na pytanie, mógł liczyć na drobny upominek. Kręgle to sport, który cieszy się coraz większą popularnością. W Piotrkowie też ma swoich miłośników, którzy przy okazji lubią rzucić okiem na artystyczne pomysły piotrkowskich twórców. W Piotrkowie pojawiło się kolejne miejsce, gdzie będzie można spróbować swoich sił w bowlingu. W hotelu trybunalskim do użytku oddano dwa nowe tory. Było nie tylko coś dla ciała, ale i dla ducha. Imprezie towarzyszył wernisaż Marcina Pieprzowskiego, który na fotografiach dwa oblicza Piotrkowa w zaskakujący sposób połączył współczesność z przeszłością. Inspiracją powstania tej wystawy tak naprawdę były poprzednie wystawy o Piotrkowie. Byłem bodajże na trzech i tak naprawdę każda wystawa była bardzo podobna. Podobne ujęcia, podobne zdjęcia, kadry. Zmienialiśmy tylko autorzy zdjęć. Zadałem sobie pytanie, jak mógłbym przedstawić ten Piotrków inaczej. No i postanowiłem wykorzystać współczesną technologię cyfrową, połączyć ją ze starymi zdjęciami. I tak właśnie oto powstała. Nietypowa wystawa to efekt pracy długich tygodni, a zdjęcia ujawniają miejsca, których już nie ma, które się zmieniły lub zwyczajnie zestarzały. Młodym wokalistom życzymy sukcesów, podobnie jak aktorowi Krzysztofowi Kamińskiemu, który w czasie najbliższego weekendu w Rzymie zaprezentuje spektakl pod tytułem Miłość jest najważniejsza. A szczegóły tego występu na pewno zaprezentujemy na naszej antenie. Na dzisiaj to już wszystko i jak w każdą środę zapraszam na magazyn sportowy. Do zobaczenia. Magazyn sportowy rozpoczniemy od niespodziewanej dymisji Janusza Szymczyka, który nie jest już trenerem piłkarzy ręcznych Piotrkowianina. Szkoleniowiec przed rozpoczęciem poniedziałkowego treningu poinformował działaczy, że rezygnuje z dalszego prowadzenia zespołu. Wpływ na decyzję szkoleniowca miały ostatnie dwa mecze. Piotrkowianin przegrał na wyjeździe z Travelandem Olsztyn, a na własnym parkiecie tylko zremisował ze znacznie niżej notowanym Realem Astromalem Leszno. To spowodowało, że strata do lidera z Legionowa urosła aż do 7 punktów i tak naprawdę naszemu klubowi pozostała walka o drugie miejsce, które będzie uprawniało do gry w barażach o Superligę. W Olsztynie można by pomyśleć, że przypadek, prawda, jakiś nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Natomiast tutaj kolejna strata punktów, zachowaliśmy się jak przysłowie Mikołaje, prawda, rozdawaliśmy w trakcie meczu prezenciki drobne i na koniec jeden duży prezent, czyli jeden punkt oddaliśmy zespołowi z Leszna, który pokazał nam, jak się walczy, prawda, bo jeżeli chodzi o to, tak potem spokojnie można było przeanalizować, to zespół z Leszna pokazał, jak się walczy, bo myślę, że tutaj ambicja przeważyła i wola walki jakiejś o tym, że to oni wywalczyli ten jeden punkt, prawda? Oczekiwania przed sezonem były zupełnie inne niż rzeczywistość, która pokazała, że chociażby w ostatnim meczu nie mogliśmy sobie poradzić z dosyć nisko klasyfikowanym przeciwnikiem, jakie było Leszno. I myślę, w trenerze też to ziarko takiej niepewności dojrzewało i wreszcie podjął decyzję o tym, żeby zrezygnować z funkcji trenera. Co dalej, bo będzie ciężko znaleźć trenera
kilka dni przed meczem w Olsztynie. Wiele wskazuje na to, że zespół tam pojedzie bez trenera. Zresztą tak już w historii nawet klubu bywało w Superlidze. Rozumiem, że nowy szkoleniowiec zaprezentowany zostanie dopiero po tej dłuższej przerwie. Tak, no z uwagi na to, że mamy już ten tylko tydzień, już nie cały tydzień, tylko 6 dni do meczu, no jest bardzo trudno znaleźć trenera, a już nie mówiąc o uzyskaniu licencji w związku w tak krótkim czasie, więc będziemy musieli radzić sobie tutaj siłami trenerów z Piotrkowa Trybunalskiego. Wszystko wskazuje na to, że w ostatnim meczu pierwszej rundy rozgrywek zespół piotrkowianina zagra bez trenera. Oficjalnie do Wolsztyna jako opiekun drużyny pojedzie Przemysław Berliński w funkcji kierownika zespołu. Po meczu z Wolsztyniakiem nastąpi ponadmiesięczna przerwa w rozgrywkach pierwszej ligi i będzie to czas na zatrudnienie nowego trenera. Piłkarki ręczne zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie obroniły tytuł mistrzyni województwa łódzkiego. Podopieczne Ewy Więcek okazały się najlepsze przed własną publicznością. Finał rozegrano bowiem w Piotrkowie. W decydującym meczu nasz zespół pokonał drużynę z Łodzi 9-4. O wygranej zdecydowało ostatnich kilka minut, wcześniej bowiem było to bardzo zacięte spotkanie. Mecz był oczywiście zacięty, trochę się gubiłyśmy, one zresztą też, aczkolwiek znamy się, kiedyś grałyśmy, były dziewczyny, byłyśmy w klubach i znałyśmy się. No i był zacięty mecz na pewno. Chcieliśmy bardzo wygrać, były duże kłopoty, ponieważ dziewczyny, sporo dziewczyn jest chorych i tak obawiałam się troszeczkę, ale udało się, na szczęście. Ten finałowy mecz co prawda skończył się wynikiem 9-4, ale on do pewnego momentu był bardzo zacięty. Tak, to był najtrudniejszy mecz i Łódź była tu zdecydowanie, no bardzo dobrze grała, ale coś im się stało w ostatnim meczu, z nami na szczęście. Kilka dni wcześniej rozegrano wojewódzki finał wśród chłopców. Zespół szkół ponadgimnazjalnych nr 3 zajął w nim 4. miejsce, a zwyciężyła drużyna z Poddębic. Ruszył kolejny sezon w amatorskiej halowej lidze piłki nożnej w Piotrkowie. Pierwszym liderem pierwszej ligi został jeden z największych faworytów. Barwil Omega nadspodziewanie łatwo rozbił Haftinę aż 6-0. No, najważniejsze jest to, że mamy podrażnione ambicje. Tak? Przegraliśmy ostatni mecz na trawie. W tamtym sezonie nie wygraliśmy mistrzostwa na hali, także będziemy się starać od pierwszej kolejki już za 3 minuty po prostu zaczynamy jakby marsz o każde zwycięstwo. Także. Wysoko wygrał także Bieniek Prym, który pokonał Sportshop 4-0. Obrońcy mistrzowskiego tytułu długo nie mogli strzelić bramki swojemu rywalowi. Ostatecznie wygrali różnicą 4 trafień. No nie mogliśmy się wstrzelić, było sytuacji, no ale nie dało się, nie brakło szczęścia, tak? Później dopisało, otworzyliśmy wynik spotkania, oni się otworzyli i strzeliliśmy następne bramki. No 8 minut przed końcem jeszcze było 0-0, a 5 minut przed końcem już było 4-0, także te 3 minuty w zasadzie zdecydowały o całym meczu. Ja myślę, że tu zespoły będą sprawiać kłopot tym najlepszym, czyli Bieńkowi i Barwilowi. Ta liga będzie jednak bardziej wyrównana, aczkolwiek na pewno w dalszym ciągu faworytami jest zespół Bieńka i Barwila. A kolejne spotkania w amatorskiej halowej lidze piłki nożnej, której organizatorem jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie, zostaną rozegrane w czasie najbliższego weekendu.